Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przepis, który zajmie Wam dosłownie 15 minut i obiad będzie gotowy. Zapraszam! Do patelni dajemy łyżkę oleju kokosowego. Do rozpuszczonego oleju dodajemy łyżkę sosu sojowego. Jeden ząbek czosnku, może być starty albo pokrojony. I imbir. Tutaj jest starte 3 cm imbiru, więc połowę tego imbiru dodaję tutaj teraz. A drugą zostawię do przyprawienia potrawy na sam koniec. Po chwili, kiedy aromat czosnku zaczyna już się bardzo ładnie tutaj unosić, dodajemy na bardzo rozgrzany olej mięso. Tutaj jest mięso z karkówki, ale śmiało możecie użyć też drobiowego mięsa. Po 2 minutach smażenia mięso zdejmujemy na talerz. Na patelnię dodajemy odrobinę oleju kokosowego i wrzucamy jedną całą cebulę pokrojoną w piórka. Cebulka delikatnie się zeszkliła, ale ona nadal ma być chrupka, więc nie możemy jej tutaj za mocno podgrzewać. Dodajemy teraz szparagi. One są pokrojone w takie cienkie paski. Marchewkę. Tutaj są dwie małe marchewki albo jedną dużą. Obieraczką pokroiłam je na takie cienkie paseczki. Oraz grzyby. To są boczniaki. Wszystko jest pokrojone w paski. Całość razem teraz przez 2 minutki dusimy. Teraz dodajemy resztę imbiru. Ponownie łyżkę sosu sojowego. I teraz możemy dać albo około pół łyżeczki pasty z tamaryndowca, albo łyżkę gotowej przyprawy do pad thai, takiego sosu gotowego. I dodajemy ponownie mięso. I dodajemy ugotowany makaron. Wybór makaronu to już jest tutaj dowolność. Może to być makaron ryżowy albo makaron taki specjalny do potraw chińskich. Posiłek jest gotowy. Podajemy go posypanego czarnuszką albo czarnym sezamem. Możemy jeszcze delikatnie skropić sosem sojowym do smaku albo doprawić delikatnie solą, jeśli będziecie potrzebowali takiego doprawienia. Ja życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na www.ugotowani.tv.